Dorota Łosiewicz, Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dużo mówiliśmy o konfliktach w koalicji, że i składka zdrowotna, i kredyt 0%, i różne kwestie światopoglądowe dzielą koalicjantów, ale podzielona jest także lewica. Czy partia Razem wejdzie do rządu? Tego chciałaby nowa lewica, ponieważ politykom wydaje się, że wyborcy nie rozumieją tego rozkroku partii Razem. O tym mówił w Telewizji w Polsce Piotr Kusznieruk z Zarządu Głównego Nowej Lewicy. Partia Razem jest trochę w tej koalicji, ale trochę w tej koalicji nie jest. To też jest szkodliwe, ponieważ wewnątrz jednej formacji pojawiają się głosy, które, że tak powiem, krytykują działania początku. Więc wygląda tak, że ogon krytykuje głowę albo głowa krytykuje ogon. To nie może być tak, dlatego że to powoduje dysonans poznawczy u naszych wyborców i musimy podjąć jak gdyby racjonalne decyzje w tym zakresie. Skoro partia Razem zdecydowała się popierać rząd, to może by weszła do tego rządu i przestała no trochę mieszać w głowie naszym wyborcom. Dysonans wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej może za to powodować kwestia kandydata, bo raz słyszą, że będzie nim Rafał Trzaskowski, ale PSL i Polska 2050 twierdzą, że będzie to Donald Tusk. Czy to Donald Tusk będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej? Na to pytanie próbował odpowiedzieć nie kto inny jak Ryszard Petru. Ja bym tego nie wykluczał, takiego wariantu. No po prostu nie wykluczałbym, nie jestem w Koalicji Obywatelskiej, ale to się... może być tak, że Rafał Trzaskowski to jest tylko wprowadzenie? Nie, na pewno jest zupełnie jestem inna. Przekonany, że Rafał Trzaskowski chce startować w wyborach prezydenckich, ale to w ramach Koalicji Obywatelskiej wybiorą kandydata. Może mu nie być dane. Może mu nie być dane. Ja będę akurat, jestem zaproszony przez Rafała Trzaskowskiego na kampus pod koniec sierpnia i uważam, że najbardziej bym marzył o sytuacji takiej, że Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia spotykają się w drugiej turze wyborów. To Ryszard Petru o tym, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. A teraz wracamy do tematu lekcji religii. W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie w sprawie zmian związanych z nauczaniem religii w szkołach. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2024 roku. W rozporządzeniu zapisano między innymi, że będzie można łączyć grupy międzyoddziałowe, czyli lekcji religii, w lekcjach religii będą mogli brać udział uczniowie z klas 1-3 i 4-8 w tej samej grupie. O tym Przemysław Czarnek na antenie Telewizji w Polsce. Religia jako przedmiot w szkole to jest przede wszystkim wychowanie do wartości, czyli do rozpoznania dobra i zła. Co jest dobre, co jest złe, co jest moralne, co jest niemoralne, co jest humanitarne, co jest niehumanitarne. Nie sztuka posiadać wiedzę na temat matematyki, nawet największą. Nie sztuka posiadać wiedzę na temat historii, nawet największą, czy na temat biologii, czy chemii. Trzeba jeszcze mądrze tę wiedzę wykorzystać, a żeby mądrze tę wiedzę wykorzystać, to trzeba przede wszystkim opierać się wszystkie swoje działania na wartościach, czyli na dobrych działaniach. I jeśli ograniczamy lekcje religii dzisiaj w szkole, to przede wszystkim ograniczamy możliwość wychowania naszej młodzieży do wartości, czyli do rozpoznawania dobra i zła, a tym samym rzeczywiście wrzucamy ją w morze relatywizmu, które prowadzi bardzo często do upadków i do nieszczęść. I to jest największa strata, jaka wynika z tego rozporządzenia niezgodnego z prawem, bo pomijającego konieczność konsultacji z episkopatem, wynikającą oczywiście również z konkordatu. No i o tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Na łączach jest z nami ksiądz dr Bogusław Wolański, proboszcz Bazyliki Mniejszej w Bolesławcu. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, pani redaktor, witam serdecznie. Świetnie się słyszymy i widzimy. No to zacznijmy w takim razie od tego tematu, o którym mówił profesor Przemysław Czarnek. Po co w ogóle uczniom lekcje religii? No to zgadzam się z tym, co zostało przed chwilą powiedziane, że to jest nauka wartości, ale także jest to okazja i szansa do wprowadzenia człowieka w głębszą wiarę, w przestrzeń głębszej wiary. No, skoro są takie możliwości, żeby w ramach zajęć szkolnych były lekcje religii, żeby zdobywać wiedzę, pogłębiać wiarę, stawać się lepszym człowiekiem, no to dlaczego tego nie czynić? Myślę, że to tylko jest korzyść dla tych wszystkich, którzy decydują się na to, żeby uczestniczyć w lekcjach religii.
Sam chodziłem na religię. W szkole podstawowej chodziłem jeszcze do salki katechetycznej. W szkole średniej od drugiej klasy bodajże już było w szkole. Była w szkole religia i bardzo dobrze wspominam ten czas, kiedy właśnie uczyliśmy się wielu rzeczy związanych z życiem, o Bogu, o człowieku, o świecie i budowaliśmy bardzo ważny system wartości. No właśnie, mówi ksiądz o budowaniu systemu wartości w młodym człowieku i pyta ksiądz, dlaczego z tego nie skorzystać. No to odpowiada minister edukacji, pani Barbara Nowacka. Szkoła jest od kształcenia, a nie od formacji religijnej. I co ksiądz doktor na to? No, to jednemu drugie, jedno drugie nie wyklucza. Jednego, jedno drugiego nie wyklucza. Tak, 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 właśnie, żeby to powiedzieć wyraźnie, jedno drugiego nie wyklucza. Żeby uformować kogoś w duchu chrześcijańskim, czyli uformować pewien system wartości, jest potrzebny zasób wiedzy. I dlatego to kształcenie się odbywa. No przecież na lekcjach religii katecheci, czy świeccy, czy księża przekazują zasób wiedzy, który jest w podstawie programowej, który jest przewidziany w podręcznikach, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji, no to chyba tutaj nie ma jakiejś w tym wszystkim sprzeczności. To teraz o konkretach tego rozporządzenia porozmawiajmy, ponieważ one są niezwykle zaskakujące. Od września łączone lekcje religii lub etyki będzie można organizować w klasach, w których na zajęcia zgłosiło się nie więcej, więcej niż 7 uczniów, ale te grupy mogą łączyć uczniów w różnym wieku. I tak będzie można łączyć uczniów z klas 1-3 i klas 4-8. Jak to wpłynie na edukację religijną? Przecież można sobie wyobrazić taką sytuację, że ósmoklasista z czwartoklasistą będzie po raz kolejny przepracowywał ten sam materiał, nie mówiąc już o różnicach wiekowych. Wydaje mi się, że to, tak jak wczoraj też przygotowywałem się do naszej rozmowy, jak sobie to czytałem o tym, czytałem też wypowiedź księdza biskupa, który jest odpowiedzialny za katechezę. Wynika to chyba z takiego niezrozumienia ze strony rządowej, że lekcja religii w szkole to nie jest ciągle powtarzanie Ojcze nasz, czy wierzę w Boga, nie? Czy to nie jest ciągle powtarzanie pewnego zasobu wiedzy, który dla wszystkich może być jednakowy. No to przecież wiadomo, że inaczej dziecko odbiera pewne treści, kiedy jest w czwartej klasie, a inaczej, kiedy jest w ósmej klasie, więc przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby były klasy połączone z dzieci z czwartej i ósmej klasy. Niezrozumienie wydaje mi się w ogóle tematu czy zasobu wiedzy, które jest przekazywane też na lekcjach religii. I nie wiem, czy to też nie jest jakiś brak dialogu między stroną rządową a stroną kościelną, bo wydaje mi się, że to potrzeba jakiegoś głębszego wyjaśnienia, bo albo jest to niezrozumienie, albo jest to jakaś złośliwość. No trudno mi też to oceniać. Wydaje mi się, że trzeba dużo ze sobą na ten temat rozmawiać i nie wyobrażam sobie jako nauczyciel, a też jestem nauczycielem akademickim, żeby łączyć właśnie takie grupy wiekowe i przekazywać pewien zasób wiedzy. Jeszcze raz powtarzam, może jest jakaś niewiedza ze strony kogoś, kto to rozporządzenie podpisuje, czyli konkretnie ministra edukacji, że lekcja religii ma pewien zasób do przekazania zasób wiedzy, ukształtowania pewnych postaw ludzkich i inne będą, czy na innym poziomie będą w pierwszej klasie, w trzeciej klasie, w czwartej klasie, czy w ósmej klasie. No wydaje mi się, że trzeba to wyjaśniać. To tak samo jakbyśmy połączyli teraz lekcje matematyki. Inny zasób wiedzy jest przekazywany w czwartej klasie, a inny zasób w ósmej klasie. Więc te dzieci z czwartej klasy, słuchając pewnego zasobu materiału, czy robiąc ćwiczenia z ósmej klasy, no nie byłyby w stanie tego zrobić, bo nie są jeszcze na tyle intelektualnie rozwinięte. I tak samo tu, jeżeli chodzi o lekcje religii. Więc wydaje mi się, że to albo niezrozumienie, albo jakaś złośliwość. Pytanie tylko, proszę księdza, czy czas na dialog już nie minął, dlatego że w czerwcu protestowało Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Dużo mówili w tej sprawie, byli nawet na proteście przed Sejmem, ale Komisja Episkopatu dopiero teraz zabrała głos w tej sprawie, kiedy już w zasadzie rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i właściwie wszystko jest przesądzone. Zmiany wchodzą w życie od 1 września 2024 roku. Mam nadzieję, że będzie tyle dzieci chętnych do nauczania religii, bo trudno mi ocenić, jak jest w Warszawie. Ja wiem, jak jest w Bolesławcu, gdzie jestem proboszczem, wiem, jak jest w naszej diecezji, więc mam nadzieję, głęboką nadzieję, że będzie na tyle chętnych w klasach do uczenia, że będzie jak najmniej takich połączeń.
prawda? Ale skoro można wprowadzić rozporządzenie w Dzienniku Ustaw, to myślę, że też można go wycofać. Więc dialog, rozmowa, pewna też presja społeczna, jeżeli zaczną się ludzie na ten temat wypowiadać, myślę, że może przynieść dobre owoce. Zawsze jestem zdania, że można z pewnych kroków się też wycofać. Jeżeli ktoś oceni, że zły podjął krok takim rozporządzeniem i uzna to, co mówi społeczeństwo, to, co mówią rodzice, to, co na przykład mówią nauczyciele, uczniowie, że może bardziej też się zaangażuje w dialog Komisja Wychowania Katolickiego, Konferencji Episkopatu Polski, czy sam przewodniczący może też Konferencji Episkopatu Polski, no to myślę, że z czasem to może przynieść dobre owoce. Jakoś tak staram się zawsze na to patrzeć optymistycznie. Tak samo ja uważam, że zawsze takie trudne sytuacje są dla nas szansą, jako dla Kościoła, nie? Żeby na przykład bardziej zwrócić uwagę teraz też na katechezę parafialną. No, ksiądz patrzy optymistycznie, ale mamy już kolejną zapowiedź. Mamy zapowiedź, że od 1 września 2025 roku lekcje religii będą zredukowane z 2 godzin do 1. Minister Nowacka uważa, że absolutnie 1 lekcja religii wystarczy. Pani redaktor, do 2025 roku mamy jeszcze cały rok czasu, więc nie mamy pewności, że ta pani minister będzie dalej ministrem na przykład, nie? Że nie będzie zmiany, że przyjdzie ktoś, kto bardziej spojrzy na to racjonalnie i bardziej spojrzy na to, żeby uszanować to, co zostało jakoś zawarte w umowie między Kościołem a państwem, więc to jest jeszcze taki duży okres czasu. A druga sprawa, jeżeli nawet by do tego doszło, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli by do tego doszło, to pamiętajmy, że Kościół od momentu, kiedy został przez Chrystusa ustanowiony, powołany, mimo różnych trudności, jeszcze się nigdy nie zapadł pod ziemię i nigdy nie przestał działać, więc znajdziemy jakieś wyjście z tej sytuacji, żeby przekazywać wiarę ludziom. Jeżeli będzie to w ograniczonym stopniu w Kościele, to zrobimy więcej takich rzeczy, uważam, przy parafii. Chciałbym, żeby było tak, jak jest. Ale jeżeli ta trudność będzie kontynuowana, jeżeli się nic nie zmieni w tej sytuacji, to proszę mi wierzyć, i to też mówię, jeżeli pani minister nas słucha, czy ogląda, czy może gdzieś spojrzy na ten materiał, to naprawdę Kościół nie zaginie. Kościół będzie cały czas i będzie nauczał religii całym sercem. No dobrze, to jeszcze zapytam w takim razie o fundusz kościelny, dlatego że we wtorek na rządzie nagle pojawił się temat funduszu kościelnego, choć nie było to zaplanowane, jeżeli chodzi o obrady. Podobno jest presja na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który odpowiada za likwidację funduszu kościelnego. No i pan premier jest niezadowolony, że prace nad likwidacją funduszu kościelnego idą zbyt wolno. Jak ksiądz doktor patrzy na sprawę funduszu kościelnego i tej zapowiedzi jego likwidacji? To znaczy, to zacznę od tego, co też powiedziałem co do religii. Chciałbym, żeby fundusz kościelny był, bo ze sprawiedliwości przez różne grabieże, zniszczenia, on się Kościołowi i wszystkim kościołom i związkom wyznaniowym należy się w Polsce, której za komunizmu czy jeszcze wcześniej ograbiono Kościół niejednokrotnie. Więc ten fundusz się należy, on być powinien. Ale jeżeli będzie taka mocne działanie, żeby jego nie było, powiem jeszcze raz to, co uważam. Kościół nie zginie. Będziemy się oczywiście, uważam, powinniśmy się upominać o swoje, powinniśmy prowadzić dialog, rozmawiać, pokazywać tego wszystkiego plusy i minusy, słuchać strony rządowej. Strona rządowa myślę, że też powinna słuchać Kościoła, ale naprawdę bramy piekielne Kościoła nie zlikwidują, nie przemogą. Jest to w Ewangelii, to nawet dzisiaj bodajże czytamy w Kościele Ewangelię dialogu Pana Jezusa z Piotrem i te słowa, o właśnie, wybrzmiewają nawet dzisiaj w kościołach. Więc daj Boże, żebyśmy mogli się porozumieć, daj Boże, żeby ze sprawiedliwości stało się zadość, żeby fundusz mógł istnieć i mógł być też wsparciem, ogromnym wsparciem dla kościołów w Polsce, dla związków wyznaniowych, ale gdy coś się stanie, no będziemy sobie radzić inaczej. Duch Święty jest cały czas w Kościele i Duch Święty nas poprowadzi, że przez te trudne doświadczenia przejdziemy. Naprawdę, ja patrzę z ogromnym optymizmem i nawet najgorsze sytuacje, które się dzieją, zawsze odczytuję jako szansę. Już wróżono, że ogromne trudności po COVID-zie będą, że nikt nie będzie chodził do kościoła, że ludzie przestaną chodzić do kościoła, że nie, nic takiego się nie stało. I musimy postawić kropkę, proszę księdza.
Tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Ksiądz dr Bogusław Wolański, proboszcz Bazyliki Mniejszej w Bolesławcu. Serdecznie księdzu dziękuję za tę rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże, z Panem Bogiem. A ja wracam do Państwa za kilka chwil.